No co, witam wszystkich. Znowu trasa. Tym razem, jak widać, Ladą. Tak, to jest ta sama, jedna z dwóch, beżowa Lada z poprzedniego odcinku, którą nagrywałem. Jak widać, przebieg 17,667. Jeszcze dzisiaj dodam do tej cyfry 200 km. Pokonam trasę do domu. Jeszcze dzisiaj po południu odbieram tą drugą beżową Ladę i od razu jadę nią do przerejestrowania na tablicę, już na swoje miejscowe. No a później będę szykował się do wyjazdu już do Polski. Dzisiaj mamy 29 października. Pogoda jest ładna. Także jedziemy. No, jak będę jechał drugą beżową Ladą, no to też postaram się nagrać jakiś krótki filmik z wyprawy. No i może jak już przerejestruję na nowe tablice dzisiaj tą drugą Ladę, no to nagram już filmik z nowymi tablicami. Bo akurat tą Ladę, którą teraz jadę, no to będę przerejestrował jutro. Już mam zarezerwowaną wizytę do urzędu. No i później będzie szykowania do jazdy do Polski. Bo muszę jeszcze akurat w tej Ladzie przed taką długą trasą wymienić olej, filtr. No, sprawdzić płyny, takie rzeczy. Jeszcze muszę zobaczyć do ogrzewania, bo coś akurat w tej chwili ogrzewania nie działa. Niby kranik jest otwarty, ale coś ogrzewania nie działa. Ale tu 200 km to już pokonam bez ogrzewania, ale przed wyjazdem do Polski, no to muszę naprawić. No bo jednak taką długą trasę bez ogrzewania, no to będzie kiepsko. Dobra, no to widzimy się później. Przy okazji nagram filmik. Jadę teraz też bardzo fajnym samochodem. Już pokażę, co to jest. No wiecie, ZAZ 968, w takim pięknym kolorze. Zresztą później jak przejedziemy, to pokażę. Ma unikalną skrzynię biegów. Jest jedynka do tyłu, a dwójka do przodu, czyli jest odwrotnie. Takich zostało parę sztuk. Przed chwilą chłopak dał kciuka do góry, jak zobaczył ten samochód. No, z tyłu to wygląda tak. No, jak zwykły. Silnik z tyłu, jak czuć. Fajne brzmi. No, fajny ten samochód. Jak widać, wyprzedzamy wszystkie samochody, bo ma moc. Dobra, później jak dojedziemy, to nagram szybki filmik taki z zewnątrz, jak to wygląda. Tak ten Zaporożec wygląda z zewnątrz. Ma silnik V4, 40 koni, tak. To jest właśnie 73 roku. Pierwszy model, później to trochę się zmieniło. Już zobaczymy. O, tak to wygląda. Zresztą jakby ktoś chciał, no to można będzie kupić ten samochód. Pytanie tylko ceny. Dobra, no to w razie czego to piszcie w komentarzach. No ja wsiadam do Lady i jadę dalej. Ta sama trasa, ten sam dzień.
tylko samochód inny. Jak widać, 29 tysięcy przebiegu, czyli mamy 21013 samochód. Wiecie, co wam powiem? Nie, przejechałem już kawałek trasą. Nie czuję żadnej różnicy pomiędzy tymi silnikami 1.3 a 1.2, bo teraz akurat jadę tą słabszą wersją 1.2. Całkiem jedzie to tak samo normalnie, tak jak ten 1.3 silnik. Także nie ma żadnej różnicy chyba pomiędzy tymi silnikami. No i tak, trochę się spóźniłem. Chyba dzisiaj może nie zdążę przerejestrować ten samochód, ale pojadę, może tam w urzędzie, jak zobaczą samochód, no to przerejestrują. Dobra. No i tyle z takich rzeczy. Dalej będzie przygotowania do jazdy do Polski. Ale to będzie już za parę dni. Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy 9 listopada 2020 roku. Jak widać, startowałem już pierwszą ladą do Polski. Co powiedzieć? Dzisiaj mamy taką troszkę, no nie powiem, że kiepską pogodę, tylko mamy troszkę chmur. Jak widać, jadę 80 na godzinę. To raczej najbardziej komfortowa prędkość, z którą będę cały czas jechał. No bo jednak piątego biegu tu brakuje do trasy. Później jak będę miał jakąś pauzę, to nagram może jeszcze zewnątrz. Może, mam nadzieję, że nic się nie stanie, że dojadę. Planuję dojechać jutro, no jutro po południu. No raczej nie po południu, tylko późno już wieczorem. No i tyle. Będę jeszcze nagrywał jakieś filmiki. No już ciemno się zrobiło. Jestem w Kijowie. Strasznie zakorkowane miasto, powiem wam tak. No bo jadę już przez Kijów godzinę i chyba jeszcze z pół godziny na pewno spędzę w tych korkach. Strasznie nie lubię przez Kijów jechać, ale akurat trafiłem w taką godzinę, teraz jest 19, no to całe miasto wyjeżdża do domu za miasto, można tak powiedzieć. Tak jak w Krakowie cała Wieliczka jedzie do domu, tak samo tu z Kijowa jedzie, nie wiem gdzie oni jadą, bo ja nie za bardzo kojarzę tu nazwę miejscowości. No ale to jest fatalne korki. Nie ma w Kijowie obwodnicy w ogóle żadnej. Także to jest kiepska sytuacja. Najlepszy czas dla przejazdu przez Kijów to już sprawdziłem w nocy od 11 do 4. Wtedy akurat można za pół godziny, nawet szybciej, przejechać przez cały Kijów. Innej opcji nie ma, szybko przyjechać, bo w dzień nawet około południa, no to też jest strasznie zakorkowane miasto. Dobra, ja już zarezerwowałem dla siebie hotel. Jeszcze mam do niego 300 km. Teraz jeszcze jak wyjadę z Kijowa, zatankuję do pełna. No i pojadę spać i na dzisiaj to będzie tyle. I w sumie będzie na dzisiaj pokonane
gdzieś koło 750, coś takiego kilometrów. Może 800, nie pamiętam dokładnie. Nie, chyba 700 gdzieś. Dobra, no to na dzisiaj kończę. Do jutra. Ranek następnego dnia. Popatrzcie, jakie piękne lasy mamy. No, listopad jednak w tym roku taki jak październik. Są nawet jeszcze drzewa, które jeszcze zielone stoją. Mam jeszcze do Lwowa ze 100 km. Jeszcze zrobię jedną pauzę na tankowania tanim ukraińskim benzynem. No i dalej już pojadę na granicę. No myślę, że z granicy jakiś taki krótki filmik nagram, jak tam będzie na granicę. Mam nadzieję, że będzie tym razem szybciej niż Wołgą jechałem. No to tyle na razie. Już stoję na granicy. Ukraińską granicę już przekroczyłem. Stoję przed... nie widać tu na kamerze. Przez te światła. Pisze tam Rzeczpospolita Polska. Czyli przede mną jakieś tam 5 samochodów. Tylko akurat busy z ludźmi. Także no myślę, że w ciągu pół godziny mam nadzieję, że wyjadę stąd. Bo już jest 17. No a jeszcze do Krakowa kawałek drogi. Planuję dzisiaj to w końcu dojechać. Dobra, no to tyle. Nie wiem, czy będę dzisiaj... No raczej już ciemno zrobiło się, to raczej nie będę już nagrywał nic. Może jutro, jak już dojadę, no to... Jak będzie jasny dzień, no to... Nagram filmik już jutro, jak dojadę. No, już dotarłem do Krakowa. Jak widać, jestem na Orlenie. Nie będę reklamował, bo nie zapłacili mi za to. Dojechałem bez najmniejszego problemu. Już pokażę, jaki aktualnie mamy przebieg. Teraz mamy 19514, ale szczerze mówiąc, jakąś setkę to zrobiłem już po Krakowie, bo nagrywam to już w ten dzień, w który wracam za drugą Ladą, a nie w ten dzień, który przyjechałem, no bo nie było czasu. No i tak. Jak widać, już jest to znakowane. Lada dojechała bez najmniejszego problemu. Zużycie paliwa wyszło mi tak, jeżeli przedzielić na przebieg, no to gdzieś w granicach 7,5-8 litrów. Całkiem niezle. Był już jeden chętny oglądać ten samochód. No nawet można tak powiedzieć, że jak przewiozę drugą, no to pojadą w jedno miejsce te dwie Lady. Także to, co pisaliście w komentarzach, żeby to zostało w jednym miejscu, jest wielkie prawdopodobieństwo, że tak będzie. Czyli samochody pojadą do jednego właściciela. Dobra, no to z tą Ladą to już kończę. Dzisiaj wylatuję samolotem po drugą. No i gdzieś za tydzień przejadę już nią do Krakowa. I wtedy mam nadzieję, że Paweł z Motokroniki będę miał czas. No to może nagramy taki duży filmik z dwoma tymi samochodami. Akurat ta Lada już w parę filmików na TikToku jest o niej, jak ona pokonała BMW M Performance. Także możecie wejść na TikToka i wbić także Lada 201 pokonała BMW M Performance. No to wyjdzie wam ten filmik. Także dobra, kończę. Tylko nie kończę, tylko robię pauzę w tej historii dwóch tych samochodów. No i widzimy się później, jak wyjadę już drugą. No to na razie.